Pani Kamila Romano. Dzień dobry, bardzo mi miło. Pianistka weselna, dzień dobry. Można tak określić. Bo tak mam napisane. Planerka, wedding planerka. Planistka, pianistka, co ja przeczytałem. Może być pianistka. Ale nie, dużo muzyki jest pani, na ślubach i przyjęciach. Pani Kamilu, niech pani... Planistka weselna. Planistka, a ja zrobiłem z tego L.I. Dlaczego się śmiałeś z tyłu, Mati? No, fajnie wyszło. Nie? Tak, fajnie. Dużo planistka. Muzyki na ślubach i przyjęciach weselnych, więc tak my możemy podciągnąć pod pianistkę. Rację ma moja żona, żebym jednak zaczął nosić okulary. Planistka, dobrze. Pięknie zaczynamy tą dzisiejszą rozmowę. Na wesoło. Wytną to później, będą się ze mnie śmiali, ale trudno. Jak się nie umie czytać, no trudno. W temacie weselnym. Tak jest. Pani Kamilo, podobno ludzie mają problem. W dzisiejszym Newsweeku też jest tekst o weselach. Tak, czytałam. No i są osoby, które w związku z inflacją, z tym co się dzieje, odwołują śluby, próbują przekładać albo sprzedawać zarezerwowane terminy, bo z kolei też jest tak, że tych rezerwacji jest full, prawda? Jest full i generalnie rzeczywiście po tej takiej rzeczywistości pandemicznej borykamy się wszyscy z wieloma problemami, z wieloma trudnościami. I zgadzam się, są takie pary młode, które no, zmagają się z takim problemem przekładania wesel, odwoływania wesel, no bo wiemy, co się dzieje w gospodarce aktualnie, ale jest też grono i to bardzo duże par młodych, które mimo tego, że ceny rosną skandalicznie, jednak planują te uroczystości i jednak rozciągają ten budżet czasami maksymalnie jak się da, więc są i tacy, ale problem naprawdę jest duży, dlatego że ceny średnio na rynku po pandemii, no i w zeszłym roku była podobna sytuacja, wzrosły około 30, nawet do 40%. No i pewnie teraz wciąż rosną, prawda? Wciąż rosną. I jest niestety problem tego typu, że wielu usługodawców, zresztą bardzo słusznie, tak, no bo wszyscy prowadzimy przedsiębiorstwa, więc my musimy też reagować na to, co się dzieje w gospodarce, jak rosną ceny, jak się zmienia paliwo, jak rośnie utrzymanie, wzrasta cena utrzymania pracownika i tak dalej, są usługodawcy, którzy wstrzymywali się z budżetowaniem, z ofertowaniem swojej usługi w związku z tym, że nie byli w stanie na przykład na te pół roku wcześniej podpisać umowy i zadeklarować, że dana usługa będzie kosztować na przykład 10 tysięcy. No właśnie, to bo są inflacja, dokładnie, no, ale inflacja sprawia, że nawet catering pewnie z dnia na dzień drożeje. To prawda. I zdarza się taka sytuacja i to jest sytuacja na przykład sprzed kilku dni, że pary młode, na przykład moje, którymi ja się opiekuję, otrzymały maila o tym, że wzrasta o 13% o wskaźnik inflacji koszt menu. Ręce im opadają. Ręce im opadają, jest frustracja, jest bardzo przykro, bo jakby mamy założenia budżetowe i to też bardzo trudna sytuacja dla wedding planerów, którzy planują uroczystości, bo my pracujemy na budżetach i mamy pewne rzeczy zabudżetowane i nagle na 2 tygodnie przed, na miesiąc przed, na 2 miesiące przed, na tydzień przed zmieniają nam się te ceny. Jest frustracja i jest niestety dużo żalu, no bo te 2 tygodnie przed, umówmy się, no to już to są takie fajne emocje, już teraz trzeba się skupić na tym najfajniejszym momencie, na tym, że zaraz ten dzień się odbędzie, że będzie miło, przyjemnie, spotkamy fantastycznych ludzi, będziemy się bawić do białego rana, a tu nagle trzeba się zmierzyć z faktem, że niestety ten budżet znowu trzeba rozciągnąć, ale to też wynika z tego, że obiekty mają, czy cateringi, czy inni usługodawcy mają też zabezpieczenie w umowach o tym, że ta cena może się zwiększyć w związku z inflacją. W związku z powyższym tutaj jedna strona jest zabezpieczona, ale też para młoda świadomie wchodziła jakby w ten układ, który jest w umowie, te wszystkie zapisy, które są w umowie, aczkolwiek ale wie pani, zgadzam jak to jest się, młody, młody człowiek, bo zazwyczaj to młodzi są jednak, biorą ten pierwszy ślub, to się tak nie myśli, nie? Tak, no, okej, okay, inflacja, dobra, podpisujmy tę umowę. Nie myśli się. Jakoś to będzie, a po czym właśnie przychodzi moment, w którym okazuje się, że
trzeba zapłacić kilkanaście albo kilkadziesiąt procent więcej i to jest masakra. To jest masakra, ja się absolutnie z panem zgadzam. Wielu podwykonawców jednak i usługodawców podeszło do tematu jakby tego, że jednak podejdźmy elegancko, tak? Nie będziemy zmieniać tej ceny na dwa tygodnie przed. No zostajemy przy tych ustaleniach, które były na przykład rok temu albo dwa lata temu. Bo przecież... to wtedy skromniej wtedy jest skromniej albo po prostu dany obiekt czy dany usługodawca bierze na siebie to ryzyko, że niestety no mniej na tym zarobi. Mhm. Ale my musimy pamiętać o jednej rzeczy, że najczęściej pary młode planują tą uroczystość z rocznym albo dwuletnim wyprzedzeniem. No właśnie, bo podobno wcale nie jest łatwo znaleźć termin, żeby zarezerwować sobie szczególnie atrakcyjne miejsce. Nie jest. Nie jest łatwo. Jesteśmy w szczycie sezonu. Naprawdę tej pracy jest bardzo, bardzo dużo, więc jest bardzo trudno znaleźć dostępny termin w fajnym miejscu, taki, który będzie też odpowiadać parze młodej, no bo umówmy się, to też musi być dzień taki, który spełnia ich oczekiwania i potrzeby, ale w związku z tym, że śluby i wesela są mocno zakorzenione w naszej tradycji. To i prawda. To się nie zmieni na przestrzeni następnych lat. Absolutnie moim zdaniem, jestem 10 lat w branży, absolutnie się to nie zmieni. Jest coraz więcej ślubów, jest coraz więcej wesel i to, co jest bardzo takie budujące jednak, bo chciałabym, żeby tutaj jednak dużo pozytywnej energii i też dużo pozytywnych informacji wybrzmiało w tej naszej rozmowie, bardzo dużo wesel międzynarodowych odbywa się w Polsce, czyli ludzie, którzy mieszkają za granicą. Ja w ostatnią sobotę miałam polsko-fińskie wesele pod Warszawą w pięknym pałacu. Ludzie, którzy mieszkają za granicą, to jest oczywiście najczęściej Polka i obcokrajowiec, decydują się na organizację ślubu w Polsce. Czyli po pierwsze wspierają naszą polską gospodarkę, pokazują polską kulturę, a polskie śluby i polskie wesela mają naprawdę wspaniały PR za granicą. W związku z powyższym to też się odbywa. I to nie jest naprawdę, to nie są pojedyncze sytuacje. Bo na przykład na 21 wesel, które ja organizuję rokrocznie, 15 to są wesela międzynarodowe. I to jest naprawdę bardzo duża grupa par, które decydują się na wesela tutaj w Polsce. Prawdą jest też, że pary młode, które mieszkają za granicą, Polska i ceny w Polsce dla nich były zawsze bardzo atrakcyjne, bo jednak tutaj zawsze było taniej. Teraz ta sytuacja się zmieniła i w związku z inflacją i podwyżką cen w zasadzie w każdym sektorze, w każdej usłudze, te ceny gdzieś tam nam się zaczynają równać, aczkolwiek i tak jest nadal taniej niż w Szwajcarii, w Hiszpanii, w Wielkiej Brytanii, we Włoszech. W związku z powyższym te pary młode nadal decydują się na śluby i wesela w Polsce. Nawet w zeszłym tygodniu miałam z jedną z par polsko-szwajcarską, mieszkają w Szwajcarii, w Zurichu rozmowę i mu mówią: Kama, to szybko podpisujmy umowy, w związku z tym, żeby te ceny nam nie podskoczyły, bo wiemy, że w Polsce inflacja galopuje, że te ceny będą wzrastać, ale znowu jest część osób, które tak jak ja mam stałą cenę i to już jest niezmienne mimo inflacji, ale jest grupa podwykonawców, usługodawców, która niestety nie jest w stanie w tym momencie zabudżetować konkretnych cen. I cena się zmienia. Oferty. Cena się zmienia. Kwiaty podrożały o 40% w przeciągu ostatniego roku. Masakra. To jest naprawdę, my się wszyscy borykamy z bardzo dużym problemem. Zarówno pary młode, jak i naprawdę wszyscy usługodawcy i kwestia po prostu rozmowy, dogadywania się. My pracujemy w branży bardzo relacyjnej i te relacje dla nas są bardzo kluczowe. Dobrze, ale mówiła pani o tym, że polskie wesela mają swoją tradycję, że są zakorzenione i że wiadomo, na bogato zawsze. Czasami się mówi o zastaw się, a postaw się. Duże wesela, gdzie pojawiają się osoby, które nie widziały się kilkanaście lat albo i więcej, albo w ogóle nie utrzymywały kontaktu, no ale jest wesele, więc jest okazja. Trzeba odprosić, tak. Trzeba odprosić, tak? Rodzice byli, my byliśmy, to teraz zapraszamy. Dokładnie. W drugą stronę. I moje pytanie jest takie, czy w związku z tą sytuacją ekonomiczną, jaka jest, czy wciąż
jest wiele osób, które przychodzą i mówią, robimy na bogato, na 300 osób. Bach, czy tam jeszcze więcej, wielkie wesela, czy raczej zdarzają się skromniejsze i naprawdę najbliżsi przyjaciele i rodziny. I znowu zdarzają się i tacy. Są też regiony w Polsce, to też trzeba uwzględnić, że są regiony w Polsce, gdzie te wesela naprawdę są bardzo duże. Gdzie? Jest. To na przykład są okolice właśnie pod Warszawą, Grójca, Radomia, Kaszuby. Tam góralskie wesela. Tam się zaprasza naprawdę bardzo, bardzo wielu gości i też w małych miejscowościach jest taka kultura zapraszania i sąsiadów i właśnie dalszą rodzinę, więc są wesela, które są naprawdę bardzo, bardzo duże, ale też zauważam taką tendencję, w związku z tym, że ten wiek zawierania ślubu nam się przesunął. Kiedyś to było 20 parę lat, teraz to jest 30, a nawet i bliżej. Pierwszego ślubu. Pierwszego ślubu, 40. I ludzie podchodzą bardzo do tego świadomie. I uważam, że też bardzo słusznie. Czyli zapraszają osoby, które de facto są im najbliższe, z którymi utrzymują kontakt. I też trzeba podkreślić, że pary młode teraz coraz częściej w większości same pokrywają koszty tego wesela, w związku z tym one decydują, nie rodzice. Rodzice też czasami w związku z tym, że partycypowali dużo w budżecie, stawiali się w takiej pozycji, że skoro my płacimy, no to my też zapraszamy naszych gości. Teraz trochę się te role odwróciły i w związku z tym jednak pary młode mówią, my zapraszamy, my pokrywamy cały budżet, w związku z tym na tym weselu będą goście, którzy są dla nas najbliżsi i nam tak naprawdę na co dzień z nimi utrzymujemy kontakty. W związku z tym te wesele rzeczywiście zaczynają się gdzieś tam w okolicy 50, 70, nawet do 90 osób. No dobrze, a to niech mi teraz pani powie, najdziwniejsza prośba, czy też oczekiwanie. Znaczy, ktoś przychodzi młoda para do pani jako do planistki, wedding planerki i mówi, wymyśliliśmy o to. I pani naprawdę robi wielkie oczy i słucham, co takiego było? Jedno z takich najdziwniejszych, jedna z najdziwniejszych próśb było to, żeby pan młody skoczył z spadochronu i wylądował tuż w miejscu, gdzie będzie się odbywać ceremonia cywilna. A skakał wcześniej? Tak, jest skoczkiem spadochronowym. To się oczywiście nie wydarzyło, ale była jedna prośba mojej pary młodej, żeby pan młody, ceremonia się odbywa na plaży, a pan młody ma wjechać konno na miejsce ceremonii. Zaznaczę, że pan młody nigdy konno nie jeździł wcześniej, a to było marzenie panny młodej. Udało się. Naprawdę? Tak, naprawdę. To był 13 lipca 2018 roku. Udało się, była piękna pogoda. Pan młody wjechał konno z całym szpalerem osób, które jeżdżą konno, tak żeby był zabezpieczony. Ceremonia w ten sposób się pani wybrnęła. Okej, okej. Czy, bo teraz też się mówi, że odchodzi się, przynajmniej w niektórych miejscach w Polsce, od takich wesel, tam gdzie się siedzi za stołami i są rozstawione stoły, ewentualnie jest kawałek podłogi, żeby później potańczyć i jest zespół. Wybiera się miejsca bliżej natury, takie no, wymyślne bardziej. Tak, to prawda, zgadzam się absolutnie, że te miejsca, które są blisko natury, stodoły, namioty, bardziej plenerowo, są bardzo często wybierane przez pary młode, ale musimy pamiętać o jednej bardzo kluczowej kwestii, a mianowicie o pogodzie, bo u nas w Polsce pogoda bywa kapryśna. W związku z powyższym super zaplanować sobie plenerowe przyjęcie albo część tą nawet ceremonii zaplanować w plenerze, ale musimy zawsze mieć plan B. Zawsze. Powiedziała pani, że teraz mamy szczyt sezonu ślubnego, czyli rozumiem, że czerwiec, lipiec i sierpień to są te miesiące, gdzie najwięcej osób chce brać ślub, nawet tak? Od maja do końca września, to jest taki szczyt sezonu. Oczywiście. A najmniej popularny miesiąc? Najbardziej, najmniej popularny. Tak. Najmniej popularny listopad, bo on jest taki dosyć mroczny, ale też i luty jest takim miesiącem, ludzie niekoniecznie, pary młode zawierają ślub, chyba że to są walentynki, wtedy to jest piątek albo sobota. A wciąż jest z tym, że musi być R w miesiącu? Zdarza się, ale to już odchodzi się od tego przesądu. Jednak dostępność obiektów i usługodawców jest tutaj bardzo, bardzo kluczowa. I tym głównie pary młode się kierują.
No dobrze. Pani Kamilo, Kamila Romanowa była naszym gościem. Bardzo pani dziękuję. Pianistka. Planistka weselna, czyli wedding planerka. O tak. Bardzo pani dziękuję, bardzo dziękuję za tę rozmowę i życzę, żeby ta inflacja spadała, aby łatwiej było planować wesela i aby ci, którzy po raz pierwszy będą zawierać związek małżeński, nie denerwowali się, ile za to wszystko zapłacą i żeby mogli się cieszyć tym, że już są małżeństwem. Bardzo dziękuję. Trzymamy mocno kciuki i wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję.